Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gry Farming Simulator na moim kanale na mapce Sandomierskie Okolice. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapeczek w górę oraz subskrybowaniu kanału, jeżeli seria na kanale wam się oczywiście podoba. Słuchajcie, moi drodzy, tak jak wcześniej wspominałem, musimy sobie powolutku zacząć sadzić te ziemniaki, bo ja w ogóle to przegapiłbym. I kurczę, to jest ostatni dzień na sadzenie ziemniaków. W momencie, gdy już na przykład mielibyśmy środek wiosny, mamy teraz końcówkę, tak? Dobrze mówię? Dobrze. 6-dniowy sezon. Tak, ostatni dzień na sadzenie ziemniaków. Temperatura jest za niska jeszcze. 7 stopni jest wymagane. No ja tutaj, wiecie, no mam nadzieję, że ten 1 stopień aż tak dużej różnicy nam nie zrobi. Nie chcę też za późno sadzić tych ziemniaków, bo wtedy może być problem i one nam nie da rady ich zebrać. Więc wolę nie ryzykować i wolałbym je posadzić w momencie, gdy ta temperatura jest troszeczkę zaniżona. 1 stopień, no nie jest to jakaś tam tragedia, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie z tymi ziemniakami w porządku. Także lecimy już do sklepu. Tak jak mówiłem, ja sobie tutaj maszyny do sadzenia ziemniaków będę raczej wypożyczał. Tak samo jak do zbioru, bo to jest tylko po prostu po to, żebyśmy sobie zobaczyli, jak te maszyny od Grime wyglądają. No a przy okazji wiadomo, że na ziemniakach można sobie coś tam zarobić zawsze, więc sobie połączymy te dwie rzeczy. Na pewno ziemniaki, no w sumie na jednym polu będę miał tylko te zbiory, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będę to zbierał sam, czy zrobimy to po prostu na live'ie. Jak ktoś będzie miał ochotę, to się tutaj przyłączy i ogarniemy te perki razem. Ale wydaje mi się, że na jednym polu to sobie po prostu sam poradzę bez jakiegoś tam większego trudu. Dobra, jesteśmy już prawie w sklepie w sumie. Zastanawiałem się, którą sadzarkę wziąć. I tam są te takie fajne nowe sadzarki, słuchajcie, które są w pełni zautomatyzowane, taki jest opis. Zautomatyzowana na pola, które są zaorane. Mamy, z tego co pamiętam, chyba pole po kultywatorowaniu w sumie, nie zaorane, jest skultywatorowane. Co w sumie to pewnie i tak w tej maszynie różnicy to jakieś tam robiło nie będzie, tej sadzarce, tak? Dobra, mamy technologię uprawy ziemniaków. Wchodzimy sobie tutaj do sklepu oczywiście. No i tutaj mam na myśli tutaj tą maszynę, nie? Czyli dokładnie GL32F. Ona wymaga 60 koni tylko, nie? To jest też fajne. To już mamy dalej tylko sadzarki, kopaczki, tak? Tylko tak się zastanawiam, bo... Kurczę. Ten kombajn zbiera ziemniaki z pola, nie musisz używać ścinacza łęcin przed zastosowaniem tej maszyny. A to on od razu na przyczepę zbiera? No tam jest jakiś taki jakby lejek, nie wiem co to jest. Czy to chyba na glebę leci, a my później musimy sobie zastosować jakąś maszynę, która zbiera te pyrki. Tylko, czy to jest to? Ciągnik jednorzędowy, kombajn, który zbiera uprzednio wykopane ziemniaki. Tak, tak, właśnie. Ten zbiera. Musimy sobie później jeździć po prostu za tym i zbierać, tak? No, tak właśnie mi się wydawało, że tak jest. Dobra. To robimy tak. Taki myk. Konfiguracja standardowa. Sadzarka. O. No to jest sadzarka. To weźmy sobie taką konfigurację. Damy sobie 12 na godzinkę, niech będzie. Okej. Okay. Pojemność 800 litrów. Nie wiem, na ile to wystarczy, jeżeli chodzi o te pyrki nasze. Już tutaj bierzemy worek z nasionami. Oczywiście kup. Jak już jesteśmy pod sklepem, to nie będę tutaj w jakiś tam sposób kombinował i na razie dowoził na pole. W sumie, no wiecie, nasiona, no powinniśmy mieć... Też szkoda, że nie jest to jakoś podzielone w tym sklepie, no. Nasiona nasionami, ja to rozumiem, wszystko ok. No ale fajnie by było, gdybyśmy mieli właśnie sadzeniaki, nie? Typowo. Są modyfikacje, gdzie możemy sobie robić sadzeniaki, tak? Od Global Company, chociażby. Dobra, kabel wpięty. Napełniamy.
No, jak ja to podniosę... Nie, no nie jest źle na razie, dobra. To spoko. Zobaczymy. Miała być pojemność 800 litrów chyba. Tak, no czajcie to. Okłamali nas. Czy ja coś pomyliłem? Mm. 800 litrów pojemność. A jak wezmę sadarka? Też jest 800 litrów pojemność. A ile się zmieściło? 500 litrów. 500 zimioków mi się zmieściło tylko, no. To jest błąd. Jest błąd, słuchajcie. No, nie, ładne niedociągnięcie, no, proszę. No ładnie, ładnie. Dobra. Mniejsza o to. Ważne, że się zmieściło do pełna. I miejmy nadzieję, że tam jakiś tam kawałek tego pola, no to oczywiście wystarczy. Już dawno nie sadziłem ziemniaków. Kurczę, powiem wam szczerze, że ziemniaki to chyba ostatni raz były na Przemasowie. To taka akcja z pyrami była w ogóle wtedy, nie? Tak to od tamtej pory, no ziemniaki, buraki to ja tak średnio lubię, powiem szczerze, bo jest to mega czasochłonne. Tym bardziej, że no ziemniaków i buraków nie opłaci się za bardzo na jakieś tam malutkie pola sadzić, nie? No bo to trzeba to zainwestować dodatkowo w maszyny. Jak już się ma gospodarstwo i które się opiera na... głównie na... Tutaj co mamy, jak to wyglądało, bo... Muszę sobie tutaj na ściągę zetknąć, nie? Tutaj rośnie, to czyli na polu dalej. Nie wiem, czy ja powinienem na szerokich kołach to wsadzić. Chyba nie bardzo. A czemu ja nie mogę odpalić tej sadarki? A, bo ona już działa. Nie możemy tego odpalić, po prostu opuszczamy i ona działa. Tylko wiecie co, ja sobie nie chcę tutaj popieprzyć tego. I robimy tak, Alt-C, Ctrl-S. Ciach, 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 ciach. Jedziemy. I teraz Ctrl-S. Tylko tak, automatyczna szerokość. Tu wyrównać. Ustaw punkt B. I teraz... Nie chodzi o to... Że ja sobie będę korzystał z modyfikacji. Tylko chodzi o to... Że ja chcę mieć mniej więcej, wiecie, te linie obrysowane, jak ja powinienem jechać. O to mi głównie chodzi. O kurczę, ja tu chyba zaraz przyczepka, drugi ciągnik i muszę zainwestować w transport z sadzeniakami na to pole. Tu mi się wydawało, że to będzie, wiecie... Znaczy, tego się jakoś nie rozkłada? Hmm. No nie. O, dupkę. No to ładnie. To ładnie, że tak powiem. A na razie tutaj, kurczę, widzę, że tak średnio mi to idzie, no bo mamy też małą granicę błędu tak naprawdę, nie? W sensie, ja bym tutaj musiał cały czas sterować chyba na liczniku na tą 15, na górze, którą tam mam. Ale to nie jest takie łatwe, uwierzcie mi. Żeby to tak ładnie wycelować i to tak wszystko ładnie prosto posadzić. Ja bym sobie to odpalał normalnie GPS-ika, no to co innego, a tak to jest takie, wiecie... Chociaż no, tamten kawałek tylko spieprzyłem tak naprawdę. Tutaj na razie jest wszystko ok. Nie wiem, no typowo GPS-a odpalał nie będę, bo wtedy nie będę miał co robić. Jak odpalę GPS-a, puszczę prosto i sobie będzie jeździł. To wtedy jest tak troszeczkę nudno. Czasami lubię, wiesz, na GPS-ie coś robić. No ale czasami, tak jak mówię, jest dosyć nudno. W to mi z powrotem to będzie prawie jedna paleta nasion. Znaczy jeden zbiornik nasion, 500 litrów. Więc no to jest bardzo dużo i to jest w miarę spoko, bo... no nie oszukujmy się, ale ziemniaków to tutaj nie narąbiemy na całe pole, nie? Ja miałem nadzieję, że mi wystarczy tak może na... 1/4 tego pola. Ale okazuje się, że w tamtą stronę i pusto. Dobrze, że... kurczę... Fajnie by było, gdyby mi to starczało, wiecie, na... W tej z powrotem. Znaczy, no, dokładnie w tej z powrotem, bo inaczej trochę lipa.
Nie wiem, czy sobie nie odpalę tego GPS-a, bo naprawdę ciężki temat. Kurde, nie wiem. Strasznie lata mi ten ciągnik tutaj. Zobaczymy. Na razie niech będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nieźle. Dojedziemy w tamtą stronę, no i tak jak mówiłem, nawet nie dojedziemy. Ja tu chyba z przyczepą będę wjeżdżał normalnie na pole pod to, podjeżdżał. Będę napełniał, bo tak to później ciężko mi się będzie wpasować znowu. Sami widzicie, że to no nie jest takie łatwe. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach oczywiście standardowe pytanie do widzów w trakcie odcinka. Napiszcie mi w komentarzach, jak często wy sadzicie ziemniaki na swoich gospodarstwach w Farming Simulator 19. No bo my na przykład, jak miałem gospodarstwo, no to oczywiście co roku sobie sadziliśmy na którymś polu ziemniaczki, żebyśmy mieli właśnie swoje. No, a tak jak no tutaj niektóre gospodarstwa są ukierunkowane na przykład na zboża tylko, to nie wiem, czy sobie tak rolnicy sami też sadzą ziemniaki, inwestują na przykład właśnie w sadzarkę, kopaczkę i tak dalej. No, to chyba jest trochę bez sensu, mi się wydaje, nie? Inwestowanie dodatkowo w jakieś tam osobne maszyny, gdzie tak naprawdę, no nie wiem, ciężko powiedzieć, ile kosztuje taka sadzarka i kopaczka nowa. No ale tam powiedzmy, no niech będzie, że nie wiem, taka podstawowa, że w tych dwóch maszynach w 10 tysiącach by się zamknął? Chyba nie, bo by się nie zamknął. No więc no wydaje mi się, że inwestycja przerastałaby po prostu opłacalność tego, nie? W sensie lepiej kupować te ziemniaki, jeżeli ktoś nie ma... A, nie mamy już, kurde, ziemniaków. Dobra. To jedziemy po drugi ciągnik. Ten sobie wezmę. A co tam? Ciach. Przewody. Zaczep. Gdzie jest moja przyczepka? Przyczepka jest chyba tutaj. Tak jest. O, ja tu widzę, że trzeba będzie rozładować parę palet chyba nawet. Czy ja się tam zmieszczę jakoś? Zmieszczę się, dobra. No dobra, już pojadę. Nie no, nie będę brał tego nawozu, no bez przesady. I jeszcze tamtą. Ja i tak w ogóle chyba pojadę przez sklep, nie? Bo tu mamy... Niech będzie, że 8. Jak to się nazywało? Kurde. No nie pamiętam teraz, dobra. Czyli tak, tu mamy w to... Nie no, muszę jechać przez sklep i tak. Bo jak sobie nie dowiozę tych nasion, no to będzie lipa. No i musimy znowu jechać do sklepu. Pojadę do sklepu, kupię sobie, wezmę tamtą paletę, którą tam mam. Dokupię sobie jeszcze 3. Nie będę miał full taką opcję, full paletę. No, na 12 grządek. Chyba grządki to są ziemniaków? Nie wiem, jak to się nazywało. Kurde, zapomniałem. Czajcie to. Człowiek 10 lat nie robił na polu i już nie pamięta, nie? Grubo. Napiszcie mi w komentarzu, jak to się nazywa. Grządka chyba, nie? Czy grządki to są w ogródku? No, ale ogólnie też się zastanawiam, no bo na przykład kiedyś były takie redełka, no i redliło się te ziemniaki, żeby były właśnie takie ładne później do wykopania i nie marzły na zimę właśnie. Znaczy nie na zimę, tylko jak były jakieś przymrozki czy coś takiego, no to lepiej było obsypać te ziemniaki właśnie w taki sposób, jak tutaj ta maszyna już to robi od razu. Tylko gdzieś z czasem te grządki, one trochę zanikają właśnie. I nie wiem, czy dalej to się stosuje, że dalej trzeba to tam przeredlić od czasu do czasu, żeby te grządki zrobić takie, odświeżyć, żeby to się wszystko wyrównało. Nie wiem, czy tak się robi, czy nie. Może te maszyny już teraz tak to robią, robią tak duże, że nie jest to wymagane, tak? No
Nam lecimy dalej. Ten ciągnik też jest bardzo fajny. Lubię go. Lubię nim jeździć. Sklep. Raz. Dwa. I trzy. No i dobra, jedziemy teraz na pole z powrotem do naszego kolegi, któremu zabrakło zimnioków w sadzarce. Kurde, Felek. Szkoda, że tam nie ma zaczepu z tyłu, to jakby zaczep, to byśmy sobie te ziemniaki ze sobą zabierali. Zawsze w sumie brało się. Ja pamiętam, że na taką sadzarkę normalną to zawsze jakiś tam worek wrzucaliśmy albo coś, ale chyba był tam też zaczep z tyłu, to sobie wóz podpinaliśmy z ziemniakami. W sensie w workach i tak, nie? Ale sadzeniaki były. Zawsze były porządne, no bo tak jak mówię, no kurde, tych ziemniaków to trochę idzie, nie ma się co oszukiwać, no przecież ze skrzynki ziemniaków jednej na przykład, no to tam nie obsadzimy całego pola, tak? Bez przesady, to nie jest tak jak ze zbożem, że wsypiemy, nie wiem, na takie pole wsypalibyśmy cały siewnik do pełna, gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, 1200 litrów przypuszczalnie i nam to starczy, tak? No tak to niestety nie działa. No a ja tutaj już będę musiał, kurczę, zastosować technikę. Do góry. Chyba nie nacisnąłem, żeby się wyładowało. Już idziemy. No i dobra, załadowałem. No kurczę, wydawało mi się, że będzie mniej tych pyrków, ale okazuje się, że jednak nie. A czemu znikają te linie, jak wchodzę do środka? No i dobra. Sadzą się? Sadzą się. No to spoko. To jest ok. No tak jak mówię, na środek licznika, centralnie, muszę tutaj, kurczę, celować. No ładnie, teraz naprawdę ładnie to wygląda. No gdzieś tam widać, że jak pojechałem trochę jak po pijaku, napełnimy sobie, żeby mi może wystarczyło jeszcze. Myślę, że w to mi z powrotem sobie pojedziemy. Może wystarczy, zobaczymy jak to wychodzi. Teraz może sobie pyknę traskę na GPS-ie. Zobaczymy jak będzie szło na GPS-ie. I GPS-ik to jest Alt-X. No jedziemy. No i na GPS-ie tak jak mówię, no bez trzymanki. To nie do końca tak na równo. Nie, no w sumie to prawie, że na tą 15 leci. Jak to wygląda? No właśnie. Ja bym musiał to zwęzić chyba trochę. A bo no w sumie to ja to trochę zrąbałem. No nic, no. Ja to będę musiał trochę zwęzić chyba. O 1/10 metra może, czy coś takiego, to zwężę i będzie troszeczkę lepiej. No ale jak widzicie, towaru tutaj trochę pójdzie. Nie wiem, czy w ogóle wystarczy mi cała ta przyczepa tego. Wydaje mi się, że braknie. No tutaj tak naprawdę no, malutko zrobiliśmy. Teraz jak to wygląda? Muszę jeszcze sobie sprawdzić. No tutaj na GPS-iku sobie jadę. Na szczęście mapę widać. Widać, gdzie jest ciągnik. 135 jeszcze będzie do nawiezienia.
Łąka jest ogarnięta, tam jest wszystko ogarnięte. No nic, teraz to powolutku trzeba będzie tylko czekać na żniwa. Tylko czy ja gdzieś nie miałem zasiać kukurydzy? Tego właśnie nie pamiętam, nie? Ale z tego co wiem, to raz chyba zbiorę z łąki na siano. Stare siano sprzedamy i drugi raz już z łąki będę zbierał na kichę. I tak na razie mamy środek wiosny. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Szkoda, kurczę, tylko że cała ta sadzarka nie wystarcza w to mi z powrotem. Zobaczcie, o, do tego momentu, jakby dotąd to pole było, to byłoby spoko. A tak, to no te 3% nam zabraknie, to 6% nam brakuje za każdym razem. Jak to wygląda teraz? No i widzicie? Mówię, że nawet teraz tak jakby jedną grządkę nam pomijał. To jeszcze gorzej. Ale zasraniec. No widzicie? Teraz łapię grządkę. To ja chyba muszę sam to jednak zrobić. O, na takiej zasadzie. I robią mi się 3. Bo inaczej jest lipa. Trochę szkoda. Chyba, że tak jak mówiłem, że sobie to trochę zwężę. Dobra. Jeszcze raz ustawimy. Ale to jakoś tak szybko teraz poleciało. Te pyrki nasze. No, teraz wydaje mi się, że będzie lepiej. No bo on jest niby szeroki, ale... Jak to tam wygląda z tyłu? Co to się tam dzieje, nie? No zobaczcie, tutaj te elementy podskakują, te redełka podskakują, które są odpowiedzialne właśnie za tworzenie tych... Bo to jest tak, tak jakby ta z przodu spulchnia, a redełka, no to 3 grządki powinno robić za każdym razem, bo tutaj wpadają ziemniaki chyba gdzieś po tym. Tu mamy redełka, a tutaj przykrywa. No i znowu brakło ziemniaków. Do góry. Dobra, moi drodzy. Ja sobie te ziemniaczki będę sadził oczywiście cały czas dalej, tak naprawdę. No, tak jak mówiłem, nie wystarczy mi tutaj cała ta przyczepa z nasionami. Na pewno zabraknie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Napiszcie mi, jak wam tam ogólnie u was na gospodarstwo wygląda to z ziemniakami. Czy sadzicie te ziemniaki jakoś też w miarę regularnie? Czy bo w domu, to podejrzewam, że właśnie jak ktoś ma swoje gospodarstwo, to napiszcie też właśnie, jak to w domu u was wygląda. Czy sadzicie co roku ziemniaki, żebyście mieli dla siebie tylko? I macie swoje maszyny też specjalnie pod to, czy nie macie, nie? Trzymajcie się. Miłego dnia życzę. Hej, hej.